Okej, więc tutaj nie powinienem wchodzić. Co z tym sejfem jest? Chyba, że... A1B2C3? To było głupie, ale... O! A nie! Nie zadziałało, okej. Obczajmy, co my tu mamy. A! Przecież klucz dostałem. Zaraz, gdzie ta kuchnia może być? Nie, to biblioteka. A nie, chwila. Key items. Nie, tego klucza jeszcze nie użyłem. Klucz do kuchni, tak? A gdzie jest kuchnia? Mapa. A. Kuchnia, łazienka. Tutaj jest kuchnia? Przecież tutaj jest biblioteka, nie? Pewnie, że jest biblioteka, kurde! Jak ta mapa pieprzona działa, nie mam pojęcia. Nie, nie, stop! Mapa. Ta. To gdzie jest biblioteka w takim razie? Tam, gdzie wszedłem, to powinna być kuchnia, a jest biblioteka. Co kurwa ma być? Nie łapię tego. Zobaczę ten... Fajnie. Okej. Nie wiem dalej, co mam robić. Dobra, rozumiem. Wezmę jeszcze raz, wejdę do tej zamrażarki. Chociaż nie. Coś z tym sejfem jest. Ja jestem pewien, że ta kartka, którą dostaliśmy, jest tutaj... nam potrzebna. Chwila. Key items. Hopeless, tak. I co? Mam to wpisać? Stop. To z małych liter było, tak? Kto to... Jak można w sejfie używać liter? O. Jako hasła. Nie, nie działa. Coś tam w żurnalu było, w dzienniku. Hopeless. A1B2C3. Z czasem... Chwila, A1B2C3, że w sensie, że... litera równa się jakiejś cyfrze. Myślę, że to chyba to. Items. Hopeless, tak? Dajcie mi, kurde, coś do pisania i kartkę. Więc tak. Muszę wypisać cały alfabet. Bez polskich znaków. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q też trzeba, musi być, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, to chyba tak. I teraz H, na którym miejscu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Kurde, nie! Gdzie ja zaliczyłem się? Ja oczopląsu dostałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O! Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.
P16, E5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L, E5 i S dwa razy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 19. Okej, no i zobaczymy, czy to zadziała. Mam nadzieję. Jeżeli zadziała, to jestem mega bardzo inteligentny. Tak. 8. 15, 16, 5, 125, tak jakby pasuje, 19, 19. Jestem mega inteligentny, Godmaster Bedroom Key, kurde! Klękajcie narody, jestem zajebisty! Taki triumf zasługuje na zapis. Ha, głupi do mnie, nie powstrzymasz mnie! Master, co tam dostałem? Master Bedroom Key. Ta. To tutaj chyba. O! Piczka roztropniczka. Trzecia rano, to pewnie wskazówka jakaś będzie. Zamknięte. Jest zamknięte! Lalki. Lustro, nic specjalnego. Dużo książek, żadnych pamiętników. Ja gadam z łóżkiem, nie z półką z książkami, ale dobra. Lekarstwa. Weź jedno, przyda ci się! Lalki. Co to kurde? Myślałem, że to łóżko, ale to... O, możemy wejść na górę. O nie, zagadki. Niech zgadnę, będzie mnie coś ganiała, ja muszę odpowiednio te wazony, czy tam coś przesunąć. A. Ach, spadaj tam. Tędy nie. Na razie nie jest źle. Ta idź tędy. Ty idź tędy. O! Widziałem cię, gnoju! Blać. Boję się, że się zablokowałem. O, dziękuję. To było bardzo miłe. I super. Wiem, będę musiał, kurde, uciekać przez te... Na pewno tak będzie. Jak tylko znajdę jakiś przedmiot, który mi się przyda. Otwarte. Lalki. O, widzę coś tam. Nareszcie znalazłem mężczyznę moich marzeń. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu się pobiorę. Nie będę już samotna. Kurde! Poznałaś go dzień temu! Nigdy nie myślałam, że moje marzenie się spełni, ale... Jakiś deal zrobiła za wymianę mojego dziecka za wieczną miłość. To nie jest coś dobrego. Jakiś biznes z sektami. Mam nadzieję, że dobrze zajęli się dzieckiem. O, jestem pewien, że dobrze się zajęli. Au. Oko? To boli. To boli tak bardzo.
To skurwysparty muzyczka! Dlaczego to boli? Bo ktoś ciebie, kurde, z tym, paralizatorem pierdzieli. Zostawcie mnie w pokoju. Nie zabierajcie mojego dziecka, błagam. Mamo. Ta. Haha. Pozabijam was wszystkich. O nie, Mario oszalał. Tak, wiem, wiem. Przestań spamować, Mario, to nie jest śmieszne. Zabić. Haha, zapłacicie, zapłacicie. Okej, Mario oszalał. O, Luigi! Czy tu jesteś? A, znowu tylko nie to. Czemu swojego odkurzacza nie wziąłeś? W sumie nigdy nie grałem w Luigi's Mansion, ale wiem, o co chodzi. Czyli... Zaraz, gdzie był Marian? Moment. Key items, co ja takiego mam? Latarkę tylko. O, Luigi przynajmniej ma łeb na karku, nie to co niektórzy. Muszę znaleźć klucz. To złe. To zło raczej. Dziwne. A sejwne. Wiedziałem, że Luigi w końcu przyjdzie. No, ale żeś zaszalał, chłopie. Ach, dobra. Mario, czy tu jesteś? Powiedz coś, jeżeli mnie słyszysz. Tylko nie mów, że cię zabiję. Nie chcę iść dalej. A? Co? Co to jest? Ten obraz się zbliża, coś jest nie tak. A? Ła! Kim jesteś? Wiem, że nie jesteś Mairo. Zbliża się. Pacnij go! Muszę uciekać. Ark. Muszę walczyć. Nic z tego! Skurwa jest! Jest za silny. No ja pierdzielę! Wciskałem cały czas spację i mi nie rejestrowało tych wciśnięć. Czyli co? Spierdzielam stąd, kurde. Nie cierpię, jak w grach jest ten. Gry są zrobione na bazie prób i błędów. Denerwuje mnie to strasznie. Muszę znaleźć klucz. Muszę znaleźć klucz, zamknięte! O nie. A nie, dobra. Te drzwi Luigi'ego nie zabiją, chyba go lubią. Muszę znaleźć klucz. O. Jestem odpychany od drzwi. Ach. Zamknięte! Nie. Nie podoba mi się to. A, wiesz co, Luigi, na twoim miejscu to bym poszedł stąd. Pieprzyć Mariana. Będziesz bohaterem gier Nintendo i będziesz ikoną od teraz. No chyba muszę tędy iść. Tak, tak! Dawaj, spacja, kurwa! I enter też przecież! Dawaj, dawaj! Łach, już to widziałem. Dobra, dawaj! Więc jednak mogę! A moje ręce! Kurwa! Co jest?! O, dawaj!
kurde będzie bolał! Kurwa, nie róbcie nigdy takich quick time eventów, kiedy robicie gry! Nigdy, przenigdy tego nie róbcie! Udało mi się! Ja pierdolę! Ktokolwiek zrobił tą grę, masz wpierdol za tego jebanego quick time eventa! Oh. Co?! Mogłem nie! Moje ręce! Reksio, uciekaj! No, nareszcie, ja pierdolę! Nie! Reksio, uciekaj! Ja... O, ja pierdolę! Ktokolwiek zrobił tą sekcję, mam nadzieję, że płoniesz w piekle! A, jesteś złym człowiekiem, bardzo złym człowiekiem! Pomóżcie mi! A, puszczaj mnie, Cfelu! Ta szafa! Czy ten, komoda raczej. Tam drzwi są, chyba. Jaki jest kod? A? Jaki kod? Kurwa, nie wiem. Trójkąt i gwiazda. Ach, pieprzyć to. Oh my god, ręce mnie bolą. Za to, że mnie bolą ręce? Pierdziele, to zobaczę opis przejścia. Nie, kurde, nie ma nic więcej. To be edit tylko pisze, ja pierdolę. Dobra, tak więc ZW. Oh my god, ręce mnie bolą. Okej, rozwiązanie tej zasranej zagadki to 8, madafaka! No, ja pierdzielę. O mój Boże, jak mi łapy bolą. Oh. Zaraz, kto? Kto? O kurwa. Czy to? Wygląda na to, że Mario przedawkował muchomory i nie mógł już tego znieść, co się wokół niego dzieje. Nie, to nie może być. Nie, nie. Nie, to nie może być Marian. To nie wygląda na coś prawdziwego. Nic mu nie będzie, tak po prostu śpi. Mimo tego, że wygląda to jak iluzja. Hym. Nie mogę przejąć jego przedmiotów. Hmm. Nie ma odbicia. Luigi jest wampirem. Safe? Nie ma powodu, żeby go próbować go otworzyć, okej. Okay. Nie mam czasu, by czytać książki. Dobra, to w takim razie co mogę zrobić? Też mam się przespać? Spróbuję stąd wyjść. O, już tego pudła tutaj nie ma. Wcześniej było. Dobra, najpierw... O, nieważne. O Jezu. Idź. O kurde! Wszystko zamknięte! O, to nie jest zamknięte. Już po mnie. Okropny smród. Nie powinienem tego otwierać. Jak sobie chcesz. Jak sobie chcesz. O Jezu! O kurwa!
Tutaj Mariusz śpi. No. Czy mi... Nie, myślałem, że... Jego ciało zaczęło się rozkładać, czy coś, co by było dziwne. W sumie wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś zobaczył rozkładające się zwłoki Mariana. Jakie to by było dziwne. Nic użytecznego. Ta. Nic użytecznego, nic użytecznego. Kurde, nic tu nie ma użytecznego. Co to za lalka cholerna? Puste. Puste! Puste. Aha! Kurde, nie wiem! Wait a minute. O, shit. Nie lubi sztucznych ziół. Ale to nie oznacza, że ja ich nie lubię. Znaczy ziół, roślin. No ale hej, ze sztucznego kwiatka skręta chyba się nie zrobi. Kropki. A, to stąd ten wyszedł. To dobra, no to mogę coś zrobić teraz? W końcu, czy nie? Co to za gówno, które tu leży? Butelka? Okno? Możemy przez okno zawsze wyjść. Straszna lalka, która się na mnie patrzy. Nie mam czasu na książki. Też. Okej. Nie. 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 Co to za wiadro? Nie, to pufa jest. O Jezu Chryste, co ty możesz zrobić w takim razie? Skakać tylko możesz. Do kominka spróbuję podejść. Nie, nie mogę tego zrobić. Głupie. To otworzyłem już? Nie, nawet nie mogę z tym wejść w interakcję. Siema, jak się miewasz? Hym. No i hym i co? Hym. Okej, okay, dobra, już to wszystko? A, ja pierdzielę! Co mogę tutaj robić? No ja nie mam zielonego pojęcia. Chwila. Nie. Kurde, sejfu nie chcesz otworzyć, książek nie chcesz czytać, wszędzie kurwa drzwi są pozamykane. Ty! Co masz na swoje usprawiedliwienie? Podeptam twoją twarz. Czy ja coś usłyszałem, czy coś? Nie jestem pewien. Aaaa! Otwórz! Co? To, ciało! Rozwalone na śmierć. Muszę się stąd wydostać i wyjaśnić tą straszną scenę. O, to trzyma klucz! No widzisz! Będę tego żałować, ale wezmę tą. Być może mi się przyda. Że, o, co się dzieje? Wszystko jest... Czekaj, dlaczego to trzymasz? Przestań! Przestań, ciociu. A. Hell yeah. Nie mogę się poddać, muszę znaleźć Mariana, nieważne co, i muszę się upewnić, że... Przecież on nie żyje! Czy to on nie... To nie jest on, bo już sam nie wiem. Raczej nie jest on. To dobra, save'nę teraz. Ile już czasu ten let's play trwa? Tutaj mam 7 minut nagrywania, ale ile mam już zgranego tego? Nie mogę teraz zobaczyć, ponieważ no zaraz tutaj się rozpierdzieli gra. Tak więc myślę, że zakończę tutaj tego let's playa. Jestem
pewien, że jakaś godzina z tego będzie. Tak więc, mam nadzieję, że wam się podobało. Będzie oczywiście więcej części z tego, no nie no, bo w końcu zacząłem, muszę też skończyć. Tak więc, mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie czekać na więcej. To był PG, do następnego razu, cześć!